No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj godzina 20.13, 24 kwietnia 2024 roku, czyli 240424, ale dobra, suchary na potem. Oto przed wami tak zwany polski umineko, czyli dziedzic księga pytań bez odpowiedzi, czyli powieść wizualna, którą już mogliście się domyślić po tym, co powiedziałem, że bardzo mocno inspirowała się serią umineko, co oczywiście nie jest w niczym złym, ale no nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć te mocne podobieństwa, ale dobra. Przypominam tylko, że to nie jest pełna wersja gry, że to jest dopiero wydane demo, więc rozumiem, że do któregoś tam momentu, ewentualnie do pierwszy cały rozdział jest. Okej, jeszcze raz okej. A w poprzednim odcinku tak mieliśmy taki mniej więcej zarys historii już przedstawiony oraz te pierwsze postacie. Mieliśmy Miłosza, który jest chyba głównym bohaterem, coś a la Butler. Mieliśmy Mirmir, to jego tata, i Hanna, jego mama. Tam na pomoc im przybył wujek Daniel z Jaskrem. No i tam jeszcze wspomniani byli chyba jeszcze dwoje, nie? Z powiedzmy wujostwa i ciotestwa naszego Miłosza. Ogólnie nic tak wielkiego się w poprzednim odcinku nie wydarzyło. Ale, jak wspomniałem wcześniej, ten podstawowy szkielet, ten zarys został nam zaprezentowany. Dobra, nic więcej nie mam wam do powiedzenia i ruszamy w dziwne rejony Beskidza, w którym wydarzy się na pewno dosyć, z jednej strony można byłoby się wydawać sztampowa historia, ale prawdopodobnie zakończy się w dosyć widowiskowy sposób. No i tutaj jeszcze w sumie już mamy wprowadzenie, dobra. Wprowadzenie mamy za sobą. Ogólnie tu mamy przedstawione postacie, ale poczekam, aż te pozostałe wujostwo i ewentualne kuzynostwo się pojawi, to wtedy przeczytam te wszystkie opisy, nie? Po wjeździe do Beskidy przywitały nas opustoszałe domy. Ta wieś przez te parę lat, kiedy mnie tu nie było, została już chyba zupełnie porzucona przez bogów. Tak właściwie to nie tylko przez bogów, bo chyba ani jednego człowieka tutaj nie ma. Wygląda na to, że prawdą jest co słyszałem, że przez ostatnie lata wszyscy mieszkańcy się stąd wynieśli w poszukiwaniu lepszego życia. W sumie to nie ma co się dziwić. Cała lokalna ekonomia kręciła się wokół gospodarstw mojego dziadka, które były rozłożone po terenie całej wsi. Czyli mamy coś a la jakiegoś właściciela ziemskiego, nie? Może Miłosz ma jakieś szlacheckie pochodzenie. Po jego śmierci babcia nie czuła się kompetentna, żeby je utrzymać, więc wszystko naturalnie poupadało. Efekt tego jest taki, że moja babcia i jej służba domowa to ostatni pozostający tutaj mieszkańcy. W oddali zaczął rysować się pałac, w kierunku którego zmierzaliśmy. Nasza długa podróż w końcu zaczęła dobiegać końca. Myśl, że w końcu będę mógł rozprostować nogi, była bardzo przyjemna. Wjazdem była jedna pojedyncza brama, której strzegł strażnik w budce. Jak pamiętam, to zawsze siedział tam jakiś miły pan, który upewniał się, że ludzie, którzy wjeżdżali, nie byli nieproszonymi gośćmi, domokrążcami i tym podobnym. Oczywiście, w naszym wypadku to zawsze była jedynie formalność, bo strażnik doskonale nas znał, w szczególności ojca, ale tym razem go po prostu nie było. Tak więc wjechaliśmy bez żadnej kontroli. Czy ten strażnik też odszedł? Dawniej, kiedy Beskida jeszcze nie była miastem duchów, w pałacu również pracowało znacznie więcej służby. Tak więc moją pierwszą myślą było to, że strażnik był jedną z osób, które się stąd wyniosło. Też mnie to trochę zaskoczyło. Zapytałem więc o to Werę i dowiedziałem się, że jeszcze dwa dni temu był na posterunku. Wera jest
majordomą całego pałacu i z pewnością była tutaj przez ten cały czas. Tak więc jeśli mówi, że strażnik był tu 2 dni temu, znaczy, że tak musiało być. Wyglądało na to, że wujek również nie znał sensownego wyjaśnienia. Wujek Jaskier dojechał jako pierwszy i czekał na nas na dziedzińcu. Pierwsze, co zrobiłem po wyjściu z samochodu, to rozciągałem wszystkie kończyny. Cóż za przyjemne uczucie. Wujek zrobił to samo w przesadny sposób, wysyłając mi przy tym oczko. Rodzice przybyli chwilę po nas. Odetchnąłem z ulgą, że samochód nie zepsuł się ponownie w trakcie drogi. Kiedy ci również wysiedli, bez względu, bez zbędnego przedłużania, udaliśmy się w stronę budynku. Muszę sprawdzić, czy taki tu zamek istnieje faktycznie. Widać, że to są zdjęcia jakiegoś parku, nie? W tych Beskidach. Ewentualnie rejonu obok, nie? Tylko wzięli nazwę stąd. Pałac, ale nie wiem. To chyba był pałac. Ale ciężko mi stwierdzić, z jakiego to jest wieku, bo to na pewno nie jest 17 i 18. Nie może z 19? Taki dziwny, nie? No nie mogę sobie przypomnieć. O! Znajdowaliśmy się przed drzwiami wejściowymi, które ze względu na swoje rozmiary wymagały trochę siły, aby je otworzyć. Nagle wrota zaczęły się powoli uchylać, a w końcu spara między nimi a ścianą była na tyle szeroka, żeby mógł się przez nią przecisnąć człowiek. Wyłoniła się z nich drobna sylwetka. Stanęła przed wejściem w oczekiwaniu na nas. To Wiaromiła, lub Wera, jak to my na nią mówimy. Kobieta, która pracuje w pałacu jako służąca. Z całej służby to ona jest tutaj z najdłuższym stażem. Jest nawet trochę starsza od babci. I o ile dobrze pamiętam, to w pałacu służyła jeszcze zanim babcia została dziedziczką. Witam serdecznie, mości panie Miromirze. Witam z powrotem w domu. Wysyłam serdeczne pozdrowienia również pańskiej małżonce oraz pańskiemu potomkowi. W imieniu gospodyni witam was wszystkich. Również bądź pozdrowiona, Wero. Ojciec odpowiedział za naszą trójkę. Wera na swojej twarzy gościła szeroki uśmiech, jednak po bliższym przyjrzeniu się można było dostrzec zmęczenie. Witała nas, bo tak okazywał obyczaj. Obyczaj, według którego gospodarz, w tym przypadku babcia, powinien przywitać gości. Babcia jednak od dłuższego czasu nie najlepiej się czuje. Podobno już prawie nie wychodzi z łóżka. W takim wypadku o jej najbardziej zaufana prawa ręka musi przejąć jej obowiązki. Nie dziwię się tej kobiecie, że opada sił, nawet jeśli stara się tego po sobie nie pokazywać. Kilkadziesiąt lat sprzątania i doglądania całego pałacu robi swoje. Nie wspominając o tym, że od czasu pogorszenia się stanu zdrowia babci, to jej przypadło opiekowania się nią. W tym jej mycie i zmienianie pieluch. Jeśli pozwolicie, to zaprowadzę was na miejsce zjazdu. Następnie skinieniem głowy zasygnalizowała, abyśmy za nią poszli. Po przekroczeniu drzwi pochłonął nas pałac. Okej. Okay. Nie pokazali tej Wery. Zaprowadziła nas do jadalni. Oczywiście, to też była jedyna formalność podyktowana przez obyczaj, gdyż wszyscy doskonale wiedzieliśmy, gdzie jadalnia się znajduje. W końcu mój ojciec w tym pałacu się wychował. Wyglądało na to, że pomimo iż do kolacji zostało jeszcze trochę czasu, wszyscy członkowie rodziny, którzy mieli się zjawić, są już na miejscu, pogrążeni w rozmowach ze sobą nawzajem. Było to trochę niezręczne uczucie, tak jakbyśmy się spóźnili i wszyscy czekali tylko na nas. Jaśmina. A kogo to moje piękne oczy widzą? Naprawdę zaczęłam się martwić, kiedy usłyszałam, że Miruś spowodował wypadek. Oj, nie było wesoło. Szwagier wjechał w drzewo. Fura niestety do kasacji. Oj, Miruś. Co jak co, ale nawet po tobie nie się spodziewałem, że będziesz lepszym kierowcą.
mama zdawała się dołączyć do zabawy. Albo po prostu się zaśmiała, bo nie mogła pomyśleć o lepszej odpowiedzi. A dajcie już spokój, to cholerstwo samo zgasło. No weź, już się tak nie spinaj, Miruś. My się tutaj tak tylko droczymy. W końcu śmiech to zdrowie, czyż nie? Może kiedyś powinieneś spróbować, co szwagier? No właśnie, zluzuj trochę czasem. Myślę, że twoi studenci też by się ucieszyli, gdybyś wyciągnął tego kija z tyłka. Nie mówiąc już o żonie. No właśnie, Haniu, jak tam wytrzymujesz z tym stywniakiem? Można się jakoś przyzwyczaić. Cała trójka zaczęła kichotać. Tylko ojciec wyglądał, jakby miał do czynienia z dziećmi w przedszkolu. Ciotka Jaśmina i ojciec smoknęli się nawzajem w oba policzki na przywitanie. Nie to, żeby ojciec jakoś pałał entuzjazmem na widok siostry. W końcu jej oczy, jak i wujka Jaskra, skierowały się na mnie. Już wiem, co to świdrujące spojrzenie oznacza. O, Miłosz, ale z ciebie kawał chłopa zrobił. Chyba powinno być się... A nie. A, Miłosz, ale się z ciebie kawał chłopa zrobił. Panny to się pewnie do ciebie w kolejce ustawiają. Powiedz, masz już jakąś na oku? Ech, nie. Nastąpiła chwila ciszy. Tak jakby nie takiej odpowiedzi się spodziewali. Już niedługo, o, jestem pewna, że już niedługo nie będziesz się mógł od nich odpędzić. Wiesz, tak się składa, że... Jaśmina niebezpiecznie przybliżyła się do mnie swoją głową i zaczęła mówić trochę ściszonym głosem, zupełnie jakby nie chciała, żeby ktoś podsłuchiwał. Oczywiście mówiła na tyle głośno, że i tak wszystko było słychać. Córka mojej sąsiadki jest w podobnym wieku co ty i do tego też sama. Więc jakbyś chciał... Nie, nie, nie. Zacząłem wymachiwać karykaturalnie rękami, jakby przede mną znajdowała się nie własna ciotka, a mocno przerośnięty komar. Wiedziałem, w jaką stronę to zmierza, więc postanowiłem przerwać, zanim zdążyła dokończyć. Nie, ja naprawdę nie potrzebuję, żebyś mi takie rzeczy załatwiała. Żartowałam! Na tym odludku, na którym mieszkamy, nie ma żadnych sąsiadek, a o ich córkach nie wspominając. Nigdy w ich domu nie byłem, więc nawet nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ach! No chyba, że tak. O, zawstydził się. Czułem, że pot zażenowania spłynął mi po czole. Z drugiej jednak strony trochę mi ulżyło, że nie będę sfatany wbrew mojej woli. Wydałem odgłos naśladujący śmiech, żeby nie pomyśleli, że jestem sztywny jak mój ojciec. Byłeś taki mały, kiedy ostatni raz cię widzieliśmy. Ile miałeś wtedy lat? 9? 10? Ale byłeś wtedy uroczy. Och, był z ciebie taki mały rozrabiaka. Łotrzyk, można by rzec. Czułem, że się zaczerwieniłem na twarzy, jak rak po wrzuceniu do wrzątku. Wypytywanie mnie o życie uczuciowe czy próba swatania to jedno, ale przypominanie mi o czasach, kiedy robiłem tyle żenujących rzeczy, to drugie. Zacząłem się zastanawiać, ile oni z tego okresu właściwie pamiętają. Mam tylko nadzieję, że nie zaczną zaraz tego wspominać. Na szczęście podszedł do nas kolejny komitet powitalny z wujem Janem na czele. Jaśmina! Jak długo jeszcze zamierzasz zawłaszczać naszych gości? Inni też chcą się z nimi przywitać. Konwersacje wypełniły niezręczne, standardowe formułki typu: cieszymy się, że już jesteście już głodni, nie możecie się doczekać kolacji i tym podobne. Rozmowa ta szybko mnie znudziła, więc zupełnie się z niej wyłączyłem. Razem z Janem przyszła do nas jego żona Aria, córka Marysia i jakiś młody mężczyzna o opalonej karnacji. Czyżby Marysia od czasu naszego ostatniego spotkania zdążyła wziąć ślub? Jednak nie było z nimi jego syna, mojego kuzyna Stasia, którego po rozejrzeniu się po pokoju dostrzegłem trzymającego się gdzieś na uboczu. Zaczęło mnie to trochę zastanawiać, czemu nie przyszedł z nami porozmawiać jak reszta, ale w tym momencie odezwała się ciotka Jasmina, wyrywając mnie z zadumy. Nie przejmuj się, Janek, nas tak samo zanudza jak i ciebie. Jak chcesz, to możesz pobawić się z moimi dziećmi. Do kolacji jeszcze trochę czasu.
Dobrze. Cała trójka powinna być teraz w parku, zaraz obok stawku. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie to. Oczywiście, że wiem. To chyba najbardziej rozpoznawalne miejsce w całym parku. Pomyślałem. Okej. O, jest jakaś ekipa. Bliźniaki! W oddali dostrzegłem Darię, Rona i Dona, siedzących w kółku na kolanach. Wyglądało na to, że bliźniacy byli zaferowani tym, co ich siostra trzymała w rękach. Co to może być? Oho, zdaje się, że mnie zauważyli. Oho! Aha, obaj bliźniacy wstali na równe nogi i zaczęli biec w moją stronę. Jeden stanął po mojej lewej, drugi po mojej prawej i spojrzeli mi prosto w oczy. Po jakiejś sekundzie każdy z nich podniósł rękę i z otwartą dłonią skierował się w moją stronę. Dzięki mojemu szybkiemu refleksowi zdążyłem przybić im piątkę, zanim ich dłonie trafiły mnie prosto w twarz. Kiedy nasze ręce się spotkały, spletli swoje palce z moimi, po czym zręcznie wysunęli je z mojego uścisku, aby na koniec zrobić żółwika pięścią. Potem zamienili się stronami i wykonali taki sam numer jeszcze raz. Zacząłem się zastanawiać, czy oni chcą mnie przywitać, czy pobić. Kiedy dziwny rytuał się zakończył, zadowolony z siebie Ron oznajmił. To było nasze sekretne przywitanie. I to, że ci je pokazaliśmy, oznacza, że jesteś teraz częścią naszego gangu. Takiego gangu, co handlują zakazanymi substancjami i ludzkimi organami? Brzmi ciekawie. To chcesz dołączyć? Chcesz? Chcecie, żebym był jednym z was? To bardzo urocze, Ron. Ron, ale ja jestem Don. Czy ja naprawdę aż tak bardzo nie mam własnej osobowości, że mylisz mnie z Ronem? Racja, Don. Nerwowy śmiech. Bardzo ciężko jest was rozróżnić. Przestań mieszać ludziom w głowach, podszywając się pod brata. Przypominam, że to nielegalne i wbrew prawu. Ron wyglądał na zawiedzionego faktem, że został zdemaskowany przez własną siostrę. Et tu brute contra me! Czyli tu pewnie chodzi o to, i ty, Brutusie? Powiedział żałosnym głosem, potem zrobił gest symbolizujący wbicie mu noża w serce i palc na serce. To zabawne. Plusik dla scenarzysty za poczucie humoru. Ja i Don zaczęliśmy się śmiać. Dobra, dobra, tylko ubrań nie obróć. Nawet kiedy umieram... Nawet kiedy umieram, jakieś łachmany są ważniejsze ode mnie. Chcę zobaczyć skurwiela. Donald? Aha, Don. Nie skapowałem. Teraz mi dopiero kropeczki połączyłem i latareczka w mojej głowie zaczęła świecić. Żaróweczka, o. Trochę nie wiem, co powiedzieć. Niecodziennie słyszę, żeby jedenastolatkowie używali takiego słownictwa. Ale Don podszedł do Darii i pomachał ręką, żebym za nim podążył. W tym momencie w końcu spostrzegłem, co Daria, która wciąż klęczy na trawie, trzyma w ręce. To był mały chomiczek. Nie, to myś. Poznaj skurwiela. Pociągnij go na przywitanie. On to lubi. A więc to był ten skurwiel. Ej, teraz mam taką wielką pokusę, żeby nazwać ten odcinek Poznaj skurwiela. Co tym dzieciom chodzi po głowach, żeby nadawać zwierzątkom takie imiona? Zgodnie z zaleceniem zacząłem głaskać futrzaka. Pyci, pyci, pyci. Jakiś ty słodziasny. Skurwiel zaskakująco nie próbował uciekać. Odniosłem nawet wrażenie, jakby sam się ocierał o moją rękę. Chciałbym wiedzieć, skąd wy wzięliście pomysł na takie imię. Dlaczego nie nazwaliście go Serek albo na przykład Oskarek? To nie my! Dostaliśmy go od... Dostaliśmy go od kucharza, co teraz dla babci gotuje. Było to jakiś czas, zanim tu przyjechałeś. Widzieliśmy, jak złapał gołymi rękami jakąś mysz, no to zapytaliśmy się, co on chce z nią zrobić. A on odpowiedział, idę wypruć flaki temu małemu skurwielowi. Czy się trochę zmartwiliśmy, bo jesteśmy pewni, że skurwiel jeszcze będzie potrzebował swoich flaków, więc zapytaliśmy, czy możemy go wziąć. A ten wykaszlał, byle z dala od mojej kuchni. Zacząłem się głupkowato śmiać. W końcu zrozumiałem sytuację.
ich umysły są zbyt niewinne, żeby znać takie słowa, więc kiedy usłyszeli słowo skurwiel, założyli za to imię i myszy. Postanowiłem poprowadzić rozmowę w nieco innym kierunku. A więc jakiś nowy kucharz tu pracuje. Kim on jest? To kompletny dziwak i ma mordę pocharataną, jakby wpadł do krajalnicy do chleba. A może by tak nie obgadywać chamsko ludzi za plecami, co? On wcale nie wyglądał tak źle. Daria chyba nie sądzi, że ten rumieniec ujdzie mojej spostrzegawczości. Chyba jednak doskonale o tym wie, bo po chwili wróciła do poprzedniego tematu. Niestety, patrząc prawdziwie w oczy, to nie ma szans, żeby rodzice się zgodzili, aby zabrać mysz do domu, więc trzeba będzie skurwiela wypuścić. Może myślę, że i tak wiele już dla niego zrobiliście. W końcu ratowaliście go od wybebeszenia. Tak! Dlatego wiemy, że zawsze pozostaniemy w jego serduszku, nieważne jakie małe by nie było. Wzruszającą chwilę przerwała Vela, którą nawet nie zauważyłem, kiedy szła w naszym kierunku. Niedługo, dzieci, rozpocznie się kolacja. Pani Jaśmina poleciła mi was przyprowadzić. Cała trójka doskonale wiedziała, że będą musieli się wkrótce ze zwierzakiem rozstać. A mimo to, kiedy ta chwila już nastała, wszyscy byli temu bardzo niechętni. No to skurwiel, nadszedł czas pożegnań, ale wiedz, że nigdy o tobie nie zapomnimy. Głos jej się wcale nie łamał. Te przerwy dodawała zapewnie dla większego dramatyzmu. Bliźniacy z kolei wydawali się być tym wszystkim autentycznie przejęci. Nigdy o nas nie zapomni. Dzwoń do nas często. Po tych słowach Daria powolutku odłożyła skurwiela z powrotem na ziemię. Ten nie odszedł natychmiast, tylko odwrócił się w naszą stronę i zapisał, jakby mówił, że może im to obiecać. Następnie spokojnym krokiem oddalił się w głąb parku. Zaczęliśmy wracać do pałacu, kiedy Ron i Don zaczęli robić najbardziej jedenastoletnią rzecz, o jakiej można było pomyśleć. Aha. Tak szczerze, nie wiem, jaka jest najbardziej jedenastoletnia rzecz, o jakiej można pomyśleć. Vero, masz jakieś cukierki? Na to wtrąciła Daria. Chyba nie sądzicie, że wam pozwolę opychać się słodyczami przed obiadem. Tak się składa, że mam przy sobie parę cukiereczków. Panienko, może się panienka zgodzi. Starszy ich dla całej czwórki. Och, no dobra. Ale tylko po jednym. Ręka Wery zanurkowała w kieszeni i po chwili wyłoniła z niej kilka cukierków, po czym wszystkich nas nimi poczęstowała. Ten miły gest i słodki smak cukierka o czymś mi przypomniały. Tak, Wera zawsze była dla nas jak babcia. Myśląc o tym, zacząłem się zastanawiać, w jakim stanie dzisiaj naszą babcię zobaczę. W końcu zgodnie z obyczajem miała pojawić się na uczcie jako gospodyni. Wiecie co? Chyba to jest taki idealny moment, żeby... Albo, nie wiem, tak mało czasu, nie? Dobra, jeszcze przedłużymy. Rzucając okiem na zegar, na ścianie zauważyłem, że do kolacji niewiele, ale zostało jeszcze parę minut. Wtedy najbardziej podstawowa potrzeba przypomniała mi o sobie. Można było się tego spodziewać. Jakby nie patrzeć, ostatni raz w łazience byłem rano, zanim jeszcze wyjechaliśmy z domu. Stwierdziłem, że lepiej nie przeciwstawiać się własnemu organizmowi, więc przeprosiłem resztę i obiecałem, że zaraz do nich dołączę. Dojście do toalety trochę zajmuje. Pałac jest całkiem duży, a rozmieszczenie pomieszczeń wcale sprawy nie ułatwia. Po dotarciu na miejsce i wypełnieniu celu misji umyłem ręce. Nie potrafiłem się przy tym powstrzymać, żeby nie napić się kranówki. Ta w odróżnieniu do tej w mieście była krystalicznie czysta, a smakowała jeszcze lepiej. Zresztą nie ma co się dziwić. W Starogradzie woda pochodzi z rzeki, w której pływa pełno śmieci i innych plugastw. Z kolei w Beskidzie czerpana jest z podziemnych źródeł nieskażonymi żadnymi zanieczyszczeniami. Stałem tak dobre kilkanaście sekund z głową w umywalce, nalewając wodę do ust,
zanim uznałem, że mi wystarczy. Początkowo planowałem jak najszybciej wrócić do jadalni, żeby jeszcze pogadać z wujkiem Danielem przed kolacją, ale kiedy wyszedłem z powrotem na korytarz, dopadła mnie pewna dziwna emocja. Ta emocją była nostalgia. Pomyśleć, że w dzieciństwie, kiedy mój dziadek jeszcze żył, przyjeżdżałem tutaj na letnie wakacje. Nic, a nic się tu od tego czasu nie zmieniło. W tym momencie zacząłem czuć pokusę, żeby trochę samotnie pozwiedzać. Hech, a co mi tam? Do kolacji jeszcze parę minut. Zacząłem krążyć po zawiłych korytarzach, w których w tym wielkim pałacu nie brakuje. Ponoć dawniej szlachta kierowała się zasadą, żeby nie zostawiać wolnej przestrzeni, gdyż każdy jego skrawek powinno się wykorzystać do eksponowania własnego bogactwa. Aj, no właśnie. Zapomniałem, że nasi szlachcice to takie trochę pożery były. Albo lubi... No, może pożery za dużo powiedziane. No, ale lubili się... lubili się chwalić swoim bogactwem, nawet jeśli go nie mieli. To dużo się nie zmieniło, nie? Ilu jest tych cwaniaków, co wynajmują specjalnie auta, żeby móc sobie zrobić przy nich zdjęcie i powiedzieć, że mają takie auto, nie? Albo dziewczyn, które podobnie postępują. Tyle lat, a nic się nie zmieniło. Chyba niektóre rzeczy pozostaną w nas, Polakach, takie same. Tylko oczywiście będą pod innymi odsłonami, ale koniec końców cały rdzeń pozostanie ten sam. Taka ciekawostka, taka mi przypomniało mi się. Wiecie, że dywany kiedyś to... dywany kiedyś były na ścianach wieszane. Dlatego może ci młodsi po 2020 roku, czy urodzili, nie będą kojarzyć. Albo tak do połowy wczesnych lat 2000. Ale ja jeszcze pamiętam, kiedy, to mam na zdjęciach też, że dywany były jak u Rosjan wieszane na ścianach, nie? Ale to chyba król francuski zaczął kłaść na ziemi, bo stwierdził, że jest taki bogaty i może sobie pozwolić na to, że niech widoki patrzą, że on może sobie tak te dywany zmieniać jak rękawiczki i mogą i pozwala gościom po nich chodzić. No bo dywany ogólnie były bardzo drogie, nie? Bardzo, bardzo. To była taka oznaka naprawdę, że jesteś bogaty, nie? No taka ciekawostka historyczna. Wygląda na to, że moi przodkowie również wzięli sobie te reguły do serca. Mówiłem, że nic się tu nie zmieniło. Jednak dawniej było w tym miejscu więcej życia, a owe wyeksponowane bogactwa było znacznie bardziej zadbane. Zdaje się, że od czasu, kiedy mój ojciec i wujkowie wyprowadzili się na swoje, dziadek odszedł do lepszego świata, babcia jest za słaba, żeby wszystkiego dopilnować, a większość służby przestała tu pracować, to pałac mocno podupadł na utrzymaniu. Wszystkie te piękne wazy, powieszane obrazy, wymyślne stoliki do kawy, obszerne kanapy i gablotki z eksponatami pokryły się grubą warstwą kurzu. Pomieszczenie, do którego właśnie wszedłem, nazywane jest pokojem herbowym. Jak można było się domyślić, na ścianie widział herb, ale bynajmniej nie był to zwykły herb, jakiego można w wielu urzędach znaleźć. Zdaje się, że przodkowie stwierdzili, że muszą wyeksponować wielkość naszej rodziny, więc wystawili godło o wymiarach kilku metrów na kilka metrów. Ogólnie jakbym miał, ja z swojej strony miał potwierdzone, że mam... Że ja, jak powiem, no wiecie, że mam szlacheckie pochodzenie i że to jest pewno na 100% i bym miał herb, to też bym się go powiesił. Może nie jako jebitny wielki obraz, ale tak na przykład nad drzwiami albo w korytarzu widocznym miejscu. I kurwa patrzą, ci co będą wchodzić. Pod herbem znajdowała się również całkiem pokaźna kamienna tabliczka, a na niej wyryty wiersz, a może poemat lub inna epopeja. Znajdowała się tam ściśle, znajdowała się na tej ścianie od kiedy tylko pamiętam. Zatytułowana jest jako pieśń Biesa. Czyli mamy teraz motyw jak z tym epitafium związane z Umineku. No dobra, ciekawe czy to on też będzie ten tutaj, ta, jak to nazwał, pieśń, będzie prowadzić do jakiegoś skarbu, do ukrytego spadku albo coś w tym przypadku. Ciekawe. Posłuszne źrebie Hersta Ogiera wodą snu napoiło i słowo rozbiło. Jeleń stary był łaskawy i odnowił je w zamian za trzy ofiary.
które złożone zostaną, gdy określone warunki spełnione zostaną. Początkowo nie zastanawiałem się nad tym głębiej. Myślałem, że to po prostu kolejna bajka o zwierzętach, jakich to wiele słyszałem na dobranoc. Z sąsiedniego lasu zwierzę owoców jest zakazane i skosztuje. Nim to zrozumie, dopełnienia pierwsza ofiara zyskuje. Jednak w życiu każdego chłopaka nadchodzi w końcu moment, kiedy zaczyna się interesować historiami o duchach, szukaniem skarbów i w ogóle zgłębianiem tajemnic. Mysz, która wysokości się lęka, swojemu strachowi stawi czoła. I druga ofiara będzie dopełniona. Kiedyś spróbowałem to zanucić, w nadziei, że pomoże mi to odkryć ukryte znaczenie tych słów. Jakoś do tej pory jednak żadne objawienie do mnie nie przyszło. Skowronek przez własną matkę, za złą wróżbę uznany, swojego ojczyma imienia zazna i jako trzecia ofiara zostanie zabrany. Gdy dzień próby nadejdzie, ogłoszony bliskiego zwierzęcia odejściem, ofiary powrócą do lasu, gdy sówka jego hersztem zostanie. Inaczej już żadne nie pozostanie. Tak zacząłem się zastanawiać. Czy jest to może jakaś zagadka, czy inna gra, gdzie za rozwiązanie otrzymuje się nagrodę? Może babcia sama napisała tę pieśń, a tego, kto zdoła połapać się, o co w niej chodzi, uczyni dziedziciem? Brzmi to jak coś, co widziałem w co najmniej kilku filmach. Tylko czy babcia posunęłaby się do tak zabawnego rozwiązania tak poważnej kwestii? Im więcej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to nie w jej stylu. Z drugiej strony ta bliska wisi tu od kiedy pamiętam, więc jeśli to nie ona, to może to pomysł dziadka. On też był bardzo poważny, jak sięgam pamięcią, ale też jestem w stanie pomyśleć o kilku razach, kiedy wywinął swoim dzieciom jakiś numer albo organizował jakąś zabawę dla mnie i reszty wnuków. Ale mimo wszystko, ciężko sobie wyobrazić, że uznałby tego typu podchody za odpowiedni sposób wywołania dziedzicia. Im dłużej nad tym kminię, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to ślepy trop. Czyli mamy zapowiedź tego, że będę umierać, że ktoś tu jest nieślubnym dzieckiem i takie tam. No dobra. Ale ten odcinek już jest wystarczająco długi. 32 minuty właśnie wybiły. Czyli tam te około 2 minuty to mojego pierdzielenia. Więc można powiedzieć, że 30 minut lorowego mamy zaprezentowania fabuły. No cóż, z swojej strony powiem, że ogólnie przyjemnie mi się czyta tą powieść wizualną. Daję kolejny plusik dla autorów za fabułę. I cóż, postacie wyglądają ok, sympatycznie, wiadomo, że to nie jest poziom profesjonalistów, a moim zdaniem jest spoko, po prostu jest spoko. O tych tłach, gdzie się znajdują, nie będę w ogóle mówił, bo to są po prostu kurwa zdjęcia, nie oszukujmy się, ale to nieistotne. Więc tak, mam nadzieję, że się podobało, dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas, to był drugi już odcinek Dziedzica. Księga pytań bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Jakub. A ja żegnam się z wami. Nara.